Witajcie! Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem naprawić najpierw jeden licznik, potem wyszło, że dwa. Pierwszy to Ursus C328. Tu już w tej chwili moczy się za radą jednego z widzów. Dziękuję Ci bardzo. Moczy się w nafcie, tak żeby nie dotknąć tej tarczy. Po prostu tam się to wszystko jakoś tam pozastawało. Tutaj ten widzi, to jest wskaźnik temperatury, on po prostu wyskoczył poza skalę. Domyślam się, że jest zerwany. Jednak jak patrzyłem w te sprężynki, to one wyglądają na całe. Są to sprężynki grubości włosa dosłownie. Tutaj umyłem już tarczę i zwykłą wodą z mydłem, żeby po prostu tutaj nic nie zmyć, nic nie uszkodzić i tak dalej, że żadnych tutaj ingerencji, żadnych takich dziwnych środków nie było. No i drugi wskaźnik to jest obrotomierz z Ursusa C355 z 73 roku. No niestety on, słuchajcie, tutaj ma uszkodzoną sprężynę. Ja to w tej chwili spróbuję go rozebrać, rozkręcić, wyczyścić mu tutaj te wszystkie cyferki, żeby on jakoś wyglądał. Zobaczymy, czy się go da naprawić. No i takie filmiki po prostu Wam będę przedstawiał dotyczące remontu tych dwóch zegarów. Nie jestem zegarmistrzem, także zobaczymy po prostu, czy da radę to naprawić. Ale jeśli po prostu podejdzie się do tego tematu bez pośpiechu, delikatnie i ostrożnie, myślę, że to będzie możliwe. Także w kolejnych próbach tutaj i remontu tych zegarów, rozkręcania i tak dalej, co i jak, to Wam będę pokazywał na bieżąco. Jest to pierwszy film, nie będę go puszczał, żeby nie puszczać takich filmów po 2-3 minuty czy też 5, ale zrobię coś takiego, powiedzmy, że tak jak teraz jest film początkowy, zobaczycie efekt końcowy. Myślę, że to nawet gdyby to miało z miesiąc zająć, to dostaniecie taki materiał, jak naprawić zegar do Ursusa. No słuchajcie, zegar powoli rozbieram, odkręciłem, tutaj są, muszę go położyć jakoś, bo to nie jest takie proste, tu są trzy śrubki, jedna, druga i tu trzecia, te trzy śruby odkręciłem i delikatnie, ostrożnie trzeba ten mechanizm wyciągnąć. O, i tu mamy tą śrubkę, zobaczmy, co tutaj jest. Zobaczcie, tu są sprężynki na dwóch, na trzeciej nie ma. Tu jest jeszcze takie coś pod spodem, taki talerz. Nie wiem, czy to jest uszkodzenie, czy nie. Ale nie wygląda atrakcyjnie. Być może jest to uszkodzenie. I teraz zobaczmy, co się tutaj w środku dzieje. O! Takie coś. Zobaczcie na te zęby, one są zjechane całkowicie, widać to? Ja tutaj wątpliwości mam całą masę, czy to w ogóle da się zreanimować. Znaczy, wiecie, no, pewnie się da, ale taką zębatkę, opatrzcie, kręcę tym, a zęby w ogóle nie łapią, widzicie? Więc ten zegar praktycznie nie będzie już nigdy chodził, jeśli nie wymienimy tej zębatki, tu, bo gdybyśmy tą zębatkę wymienili, zobaczcie, ja tutaj poruszam, to ten mechanizm tutaj się kręci, albo to zrobię jeszcze inaczej, tym pokręcę, tu jest w całości, ta oś jest dobra, jedynie co, to tutaj trzeba by to, tak czy nie? Nie chce się to ruszyć. Nie wiem dlaczego. Ale powiedzcie mi jeszcze, co to jest to. Tu jest takie... O, to jest magnetyczne. Tu jest takie coś. I to było do dołu skierowane, tak. Aha, czyli to miałoby być... To miałoby być... Do linki. I link, bo to byłoby w tym momencie tu w środku.
I wyglądałoby na to, że to bezpośrednio tą śrubę napędza linka. O, tu jest jeszcze takie coś, a to jest magnes. Tak czy nie? Tak, to jest magnes. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje z tym. To jest ta sprężyna tutaj w fatalnym stanie, ale nie wiem, czy ona jest zerwana, czy nie. Nie wygląda mi na zerwaną. Widać, że ten zegar po prostu, on się powolutku kończył. I ktoś go po prostu dojechał do końca i tyle. Tak można, bo tutaj jest to ocieranie po prostu. I on po prostu został w tym momencie wykończony całkowicie, ten zegar. Dobra. Tak sytuacja się ma, przedstawia, jeśli chodzi o zegar do Ursusa C355. Zobaczymy, co z nim da się zrobić. W każdym razie podejmuję się reanimacji tego. Mam nadzieję, że to zrobię. Witajcie! Zabieramy się za remont zegarów. Od Roberta dostałem, słuchajcie, taki zegar, o, tu. On dobry, niedobry, ale gdzieś ktoś tutaj założył za dużą żarówkę i to się, proszę ja was, tutaj wszystko pomarszczyło, potopiło. Ale jak sprawdziłem, słuchajcie, ta kapilara jest sprawna. Ona tutaj minimalnie nie dochodzi. O, czekajcie, żeby było widać. Ta kapilara tutaj minimalnie nie dochodzi, ale to nic nie szkodzi. Najważniejsza rzecz to jest to, że jest sprawna. I teraz, zobaczcie, tutaj mam zegar THM, ten chiński. I ja sobie tutaj skorzystam z paru takich różnych elementów z niego. Zobaczymy, co tu będzie pasowało, a co nie. I to się wykorzysta. Te nakrętki mogłyby być fajne, ale chyba tutaj nie będą pasowały, więc to zostawimy. Natomiast inne rzeczy, myślę, że coś tutaj dopasujemy z tego. No i tu znalazłem zegar ursusowski, oryginalny. Nie wiem, z którego roku i chyba tutaj nie znajdę daty żadnej wybitej, ale jest to z tych pierwszych, mogę się tylko domyślać, ponieważ mamy napis Mera KFM, mamy napis Agroma, Made in Poland i tu jeszcze mamy PRLT, więc to jest, jeżeli to jest zegar z PRL, to powiedzmy, no powiedzmy lata 80. czy wcześniejsze, trudno powiedzieć, ale trzeba go rozebrać, żeby wymienić tą oto kapilarę. No to tu mamy taki płaski śrubokręt. Trochę się będę bawił z tymi zegarami, bo jeżeli, tak myślę po prostu, jeżeli ktoś to zrobił z was i naprawiał takie zegary, no to ja chyba też mogę spróbować, nie? Aha, i jeszcze jedno, ale to wam powiem, pokażę za chwilę. W innym filmie to będzie, dotyczące też zegarów. No tu trzeba to delikatnie po prostu podważać i kawałeczek po kawałeczku odsuwać, bo inaczej się nie dobierzemy do środka tego zegarka. Jest jeszcze jeden taki zegar właśnie z napisem KFM, ale tu mamy THM i to po prostu takie, no takie coś tam. Ale tutaj jest porządny zegar właśnie i trzeba go zreanimować i on będzie wtedy długo, długo służył. A jeszcze co do tego tutaj, tej kapilary, to ona też jest zegara Ursus, tak czy nie? Nie, ona jest zegara KFM, ale widzicie, Made in Poland, polski, także wszystko jest dobrze. Natomiast mi osobiście zależy na tym napisie Ursus. Po prostu lubię to i tyle, nie? Ciekawe, czy to się już wyjmie, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze trzeba trochę tutaj odchylić tą ramkę. Zobaczymy, czy to się da zrobić. No, mam nadzieję, że tak.
Rano było, słuchajcie, deszczowo, zupełnie pochmurno. Deszcz padał u mnie. Ale tak około 12 zaczęło się wypogadzać. No to poszedłem do 60 robić. O! Oto to. I tutaj mamy ten zegarek. On tutaj jest. O, tylko przydymiony, co sobie z tym poradzimy. Ale widać, że ktoś go rozbierał, bo tu brakuje śrubki. Na szczęście mamy z tamtego. Więc poradzimy. Chyba poradzimy, tak jest. Zobaczymy. To na razie tu. O, mamy. To zaraz umyjemy. Słuchajcie, ja to myję tylko i wyłącznie wodą z mydłem. Żadnych tutaj czyszczenia nie wchodzi w grę, takie rzeczy, różne cuda. A wyłącznie woda z mydłem. A tutaj ten zegar, widzę, że on jest taki... Aha, bo ktoś go po prostu tylko wstawił. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj się rusza, zobaczcie, bo już zauważyłem, o co tu chodzi. Tu jest takie... nie wiem, tam płaskie coś wypełnione, powiedzmy, tutaj przestrzenią pustą w środku, akurat w przypadku ciśnienia powietrza. No i to w momencie, kiedy się rozpręża, no to wskazówka idzie, a jeżeli po prostu nie ma ciśnienia, to wskazówka opada. I to jest na zasadzie rozprężeń, tutaj to w ten sposób działa. No ale z tego, co widzę, to jest sprawne. Może się to uda uratować, zobaczymy. Chociaż tutaj widzę, że ta wskazówka parę razy dostała. Oto. I nie wiem, jak to się po prostu przejdzie, ale też umyję to, zaraz wyczyszczę, zobaczymy, może to też będzie działało. Co prawda czerwona, nie ma butli i trudno cokolwiek tutaj zrobić. O, tutaj też się potopiło, słuchajcie, zauważyłem, że jedną rzecz, że te wszystkie przytopienia tutaj, takie różne cuda, to one są od zamotnych żarówek. I widać tutaj to, ktoś próbował właśnie za dużych żarówek i to się, te końcówki tu topią. Chyba będę musiał pójść po kombinerki. O, jest, wyszło. O, i tutaj z tym. Ta jest dosyć trudna do wyjęcia. To jest ta środkowa, ale tu widać przypalone. Trzeba będzie to wymienić. O ile to się da wymienić. Myślę, że się da. I teraz tu trzeba będzie wziąć z tego THM-u. Tak? Albo nie, weźmiemy z tego KFM. Nie, to jest KFM, to jest ten, co trzeba. KFM. I tu weźmiemy z tego. I powinno być dobre, skoro to jest ta sama firma, co kiedyś. O, żeż ty. I teraz to musimy wcisnąć tu? Czy tu? Widzicie? Nie zwróciłem uwagi. Tu na dole. Tak? No to jest... Jak to wygląda? To jest u góry i są trzy na dole. Aha, czyli te wchodzą tutaj. Tu jest jedna. O, żeście. Zaraz sobie z tym poradzimy. No, słuchajcie. Nie idzie odkręcić tych nakrętek dwóch. I trzeba było zastosować substancję. W międzyczasie pokażę Wam, na czym polegają te różnice takie na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, to jest starego z PRL-u wkładka do żarówki, która wchodzi tutaj, o, w tym miejscu. I ona jest po prostu z gumy, to jest gumowe. Tu mamy nowy, zaraz, żeby nie pomieszał, tak, to jest chińszczyzna, to jest KFM dzisiejszy. I one już są twarde, plastikowe. I to może być też przyczyną, że one po prostu tutaj przeciekają. Taka jest tutaj różnica, te gumowe były zdecydowanie lepsze. Przy czym tutaj, mówię, widać, bardzo dobrze widać to przypalenie. Ktoś po prostu dał za długie żarówki i zauważyłem, że te długie żarówki właśnie niszczą te zegary. Także pamiętajcie, jeżeli ma być ta żaróweczka niska, to żeby to zachować, żeby to było niskie. Nie dawać tych długich żarówek. O, tu jest właśnie przykład tej długiej, widzicie? O, i tu już jest przypalone. Natomiast chodzi o to, ja Wam pokażę, o, widzicie różnicę, tu jest po lewej stronie krótka,
ta szklanka, a po prawej stronie jest dosyć długa, ona tam mocno wtedy wystaje i przypala po prostu to wszystko. Nie da rady. W każdym razie pamiętajcie, krótkie, małe żarówki. Nie wiem, które tutaj są sprawne i które nie, ale to zaraz sobie zobaczę. Jeszcze kilka mam tych wkładek. One widać, że tu są, słuchajcie, przerdzewiałe i tak dalej. Także trzeba po prostu będzie trochę to oczyścić. Tu mam na przykład tą z dzisiejszego KFM i zobaczymy po prostu, ja to zastosuję tutaj do tych, bo to jest widać ładne, jak nowe. To zastosuję to do tych gumowych wkładek i być może one tutaj będą fajnie współpracowały, ale to się wszystko jeszcze zaraz okaże. No, powoli już tutaj to składam. Także tu już te zegary są zamontowane, ciśnienie powietrza i temperatura wody. Teraz pozostaje jeszcze tylko dobrać odpowiednie tutaj te wkłady. No widzicie, to jest ewidentnie przytopione. Zobaczę, dam tą małą żaróweczkę, jeszcze sprawdzę je, ile one mają mieć watów. Bo tu jest dwuwatowa na przykład, ta mała. A gdzie ta duża była? No tylko teraz pytanie, czy ją wyjmę stąd. No i słuchajcie, tu się wyjaśniła sprawa. To są żaróweczki 4-watowe, te wysokie. Tu mamy jeszcze. Tu są dwuwatowe, te niskie, widzicie? Tu teraz myślę, że teraz będzie to lepiej widać. I pamiętajcie, nie pakujcie 4-watowych do zegarów. One się mogą wypalić. Jeżeli nie ma, to lepiej, żeby nie było wcale żadnej. Jak ma być 4-watowa, bo widzicie, co tu się dzieje, jak to wszystko jest po prostu przytopione. Tutaj o, też widać po prostu przytopienie. Tu w następnym widać przytopienie. Tu bardzo mocno widać przytopienie. Nie mogą być 4-watowe. Pamiętajcie. I wtedy po prostu myślę, że tu wszystko będzie dobrze i nic się z tym złego dziać nie powinno. Ok, wobec tego ja przystępuję do składania tego zegara. Tu już w tej chwili nic nie można do tego dołożyć. Tu już jest wszystko wewnątrz skręcone, zrobione. Jedno co to zaraz przyjdzie. Już umyłem, tak jak mówiłem wcześniej, woda z mydłem. Nic innego. Mam już tutaj tą tarczę, zaraz ją przykręcę, założę szybkę, tylko tą szybkę będę musiał też, tutaj odłożę te śrubki, szybkę zaraz, słuchajcie, też ją umyję, bo jak to wszystko jest na wierzchu, to póki jest okazja, to na pewno zrobię, pozaginam te blaszki i zajmę się zegarem tutaj z tyłu. Czyli tutaj powybieram z tego całego materiału w taki sposób elementy, żeby ten zegar funkcjonował. No i świetna sprawa. Będzie nowy zegar. No, szybka już założona. Widzicie, zegar ładnie się błyszczy. Przemyte, wszystko umyte. Także za chwilę będzie, można powiedzieć, że będzie działał. Tu wszystko jest jak należy. Teraz jeszcze tylko z tyłu pomontuję. Tak jak mówiłem, te lampki, żeby te kontrolki się świeciły i właściwie zegar gotowy do montażu. Jeżeli on tutaj okaże się, że jest sprawny, a wszystko na to wskazuje, że będzie działał jak należy, jedzie oczywiście do żółtej 60. To zaraz Wam jeszcze pokażę, tylko jak tutaj już wybiorę te najlepsze takie, powiedzmy stąd te wkładki z tymi żaróweczkami. Pamiętajcie, dwuwatowe, nie 4-watowe, więc to jest bardzo, bardzo istotne. I wtedy nie będzie się tutaj nic topiło. No i właściwie zegar mamy zrobiony. Jest oryginalny, jest Ursus, jest Mera KFM, jest Agroma, jest Made in Poland. Jest wszystko jak należy, co bardzo mi się podoba. No i jestem z tego powodu naprawdę zadowolony. Szukałem właśnie takiego zegara. Oczywiście też szukam innego zegara, bo ten, powiem szczerze, on dla mnie jest nieco za ciemny. I stąd szukam właśnie tego zegara z Ursusa 355, po prostu, który jest jaśniejszy i dla mnie po prostu osobiście bardziej czytelny. Dlatego po prostu chciałem tamten. Ale na razie, jak jest ten, też jest dobrze, jest fajnie, jest w porządku. No. I tu, jak widzicie, zamontowałem jedną żarówkę, tutaj tą środkową, tutaj drugą. Mam tu jeszcze przygotowane dwa wkłady. Ten akurat jeszcze nowy, widać, że żarówki nie widział. Nie wiem, skąd się u mnie znalazł, ale to jest ten oryginalny, można zobaczyć po tym rowku, poznać tutaj. No i jadę na stację
kupić tutaj dwie żarówki. Zamontuję to tutaj. I... A co to? O, i z tamtej strony muszę go przedmuchać. Widzicie, tutaj jakie paprochy się dostały podczas czyszczenia i wkładania tych żarówek. Ale numer, no... Widzicie, to trzeba niestety z takimi rzeczami uważać. Tutaj trochę się nazbierało tych paprochów i tam mi musiało to w jakiś sposób się dostać do środka. Ale wezmę sprężarkę i myślę, że to sprężarką potraktuję. Powinno gdzieś się to po prostu ujście znaleźć. Mam nadzieję. No ale w każdym razie zegar już piękny, elegancki, jak nowy praktycznie. I o to mi chodziło, na tym mi najbardziej zależało. Jest gotowy do montażu, wszystko sprawne. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Nie będę Wam pokazywał tutaj tego czyszczenia tych paproszków ze środka, ale widzicie, ten zegar można naprawić. To jest, jeśli chodzi o zegar Ursusa C360 i C330, chociaż C330 różni się z tego, co mi wiadomo, to tylko i wyłącznie długością tej kapilary. To jest do 60, ta kapilara jest dużo dłuższa. No i to jest ta cała różnica po prostu między nimi. W każdym razie jest zrobiony, oryginalny, jeszcze z PRL-u. Tutaj zobaczcie ten napis, widzicie? No i to trochę się... No nie wiem, ale to w każdym razie jest PRL TS27, to jest ten symbol. Także to jest bardzo istotna sprawa, cieszę się, że udało się go zregenerować. Kolejnym zegarem, który będę próbował, to jest ten właśnie obrotomierz z 73 roku do Ursusa C355. No i tutaj widzicie, zabiorę się za niego, ale potrzebuję trochę części. Kolega po prostu ma mi przysłać kilka zegarów, które są u niego i one są po prostu uszkodzone w taki czy inny sposób. Na pewno powyciągam z nich części, jak tylko dostanę, to będę je składał i mam nadzieję, że to wszystko przyniesie pożądany efekt. To tyle z dzisiejszego filmu, z dzisiejszej takiej relacji naprawa zegarów Ursusa C360. Myślę, że pozostałe zegary są podobne w swojej konstrukcji i można je złożyć. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it tonight.